Hej, z tej strony Jules i dzisiaj wam przedstawię kolejne triki, które powinniście znać. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, fajnie jakbyście wbili ich co najmniej 200, zostawcie suba jeśli jesteście nowi, wpadajcie również na Discorda, no i pamiętajcie o tym, że możecie mnie wspierać, z góry dzięki. Skoro wrócił Speed do gry, to ponownie sobie przypomnimy kilka fajnych trików na tej mapie, o których mogliście zapomnieć lub których w ogóle nie znaliście. Pierwszym będzie to, że jak wchodzicie sobie na side B, to zawsze, ale to zawsze skanujcie te pozycje. Jak jest ten papier, no to po prostu skanujcie sobie ten papier oraz troszeczkę tutaj bardziej na lewo. Między tymi dwoma papierami, ponieważ w momencie, jeżeli będziecie tutaj skanować, to już wam pokażę. Jeżeli ktoś będzie stać tutaj, no to dostanie. Oraz jeżeli ktoś będzie stać troszeczkę dalej, trzymając ten corner bardziej pod skosem, to również od was dostanie. Jest on naprawdę bardzo skanowalny i bardzo łatwo jest w ten sposób zdobyć fraga. Teraz wam pokażę naprawdę przydatny i fajny setup Killjoy na sajcie, bez którego po prostu polecam korzystać. Więc tak, które to stawiacie tutaj w ten sposób, tak żeby wykrywał również B-Heaven, jak i B-Maina. Alarm bot to stawiacie sobie tutaj, w momencie jeżeli ktoś wejdzie, no to oczywiście wykryje. Drugim sposobem na postawienie alarm bota, ale to jest już po opadnięciu ścian, to jest go postawienie w tym miejscu. Polecam postawić jednego nanoswarma tutaj, a drugiego na site przy B-Mainie. W tym miejscu, jeżeli wasz turret wykryje, no to po prostu palcie na nosłarmy i zawsze trochę spowolnicie push przeciwnikom. Ten turret jest o tyle dobry, że w momencie, jeżeli ktoś smokuje, no to z reguły smokuje w tym miejscu te pozycje, dzięki czemu ten turret zawsze będzie kogoś wykrywać. Chcesz grać jak Immortal albo poznać 20 sposobów na bicie wyższej rangi? Sponsorem tego odcinka jest Make It. Make It wraz z Jocinem, polskim coachem Valoranta, stworzyli dla was kursy, które pomogą wam bić wyższą rangę. Osobiście polecam. Link w opisie. Jak już jesteśmy na tym sajcie B, to pokażę wam naprawdę bardzo fajnego pika na B-Heaven, z którego, no, musicie korzystać. Serio, to jest po prostu bardzo, bardzo dobre. Jeżeli przeciwnicy puszują sobie B-Heaven, to zamiast stać na przykład tutaj, tutaj, czy nie wiem, na przykład tutaj, co często też lubią przeciwnicy odsmokowywać, czy nawet w ten sposób, to stańcie sobie na tym boksie. Tu jest boksik, stajcie sobie do krawędzi tego boksa i patrzycie w ten sposób. Mało kto kiedy się dla was spojrzał, wieście mi. Zawsze jak gram i staję sobie w tym miejscu, no to w momencie, kiedy przeciwnicy puszują, to puszują tak, tak, sprawdzają, wiecie, tutaj na blisko i patrzą sobie tutaj, a wy macie idealną pozycję, żeby zgarnąć jakiegoś fraga. Czasami przeciwnicy pójdą bardziej na prawo, dlatego jeżeli na przykład gracie Killjoy, to również polecałbym dać nanoswarma w tym miejscu, dzięki czemu jak przeciwnicy się schowają w rogu, no to będą musieli uciec i znowu będziecie mieć ich na widoku. No a jeżeli nie gracie Killjoy, to po prostu sobie stójcie tutaj i uwierzcie mi, że nie jednego fraga dzięki temu zgarniecie. Teraz wam pokażę, jak powinniście plantować spajkę, bo mam wrażenie, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale to w którą stronę się patrzycie, ma znaczenie na plantowaniu spajka i wam to teraz ładnie przedstawię. Chcę zaplantować sobie w tym miejscu, prawda? No i w momencie, jeżeli będę patrzeć się w tę stronę, to spike się zaplantuje, słuchajcie, do środka site'u. A teraz sobie tylko zresetuję rundę i z powrotem podejdę na site B. No i tym razem plantując w tym rogu będę się patrzył w tę stronę i patrzcie na to, co teraz się stanie. A mianowicie, spike zaplantuje się tak jakby poza site'em. Tu się kończy site, ale spike jest w tym miejscu, więc to, w którą stronę się patrzycie, ma znaczenie. No i dzięki temu będziecie mieć lepszą pozycję na to, jeżeli ktoś będzie plantować, jeżeli sobie gracie B-Main. Bo jeśli byście zaplantowali bardziej w prawo, no to możliwe, że będziecie musieli trochę złapać lepszy kąt. A w tym momencie całego spike'a widzicie, więc w momencie, jeżeli ktoś będzie plantować tutaj, to wszystko będziecie widzieć. Więc pamiętajcie o tym, kiedy plantujecie spike'a. Pamiętajcie, żeby patrzeć się w dobrą stronę, bo przez to, jeżeli będziecie patrzeć się w złą stronę, to równie dobrze mogą przez to po prostu zdefować. Teraz wam pokażę, jak nie powinniście plantować spajka na Pearl. Jest to troszkę nawiązanie do poprzedniego tipa, jednakże trochę go rozwinę bardziej, jeżeli właśnie chodzi o side B. Po pierwsze, nigdy, ale to nie, przenigdy nie plantujcie w tym miejscu. Macie tak ograniczoną możliwość schowania się i grania na postplant, że po prostu, no, nie plantujcie tutaj, ok? Taka jest moja prośba. Ale jeżeli nie możecie zaplantować w tym miejscu, to jest oczywiście jeden z lepszych spotów do zaplantowania, ze względu na to, że możecie sobie zagrać bardzo ładnie elbow, a jest to prześwietna pozycja na longa, ponieważ możecie grać ramp, możecie grać tutaj, tak naprawdę jeżeli przeciwnicy nie mają smoku, bo na przykład Brimstone zginął, no to wygracie tę rundę bez żadnego problemu. No ale jeżeli nie możecie tam podejść z różnych powodów, to zaplantujcie sobie w tym miejscu, ale nie patrząc się w tę stronę, tylko patrząc się w tę stronę.
patrzcie, kiedy patrzycie w tę stronę, no to Spike się plantuje zaraz za side. No i w tym momencie możecie sobie zagrać też bez problemu longa. Jak widzicie całego Spike'a, tutaj widać, pójdziecie sobie na rampę, też wszystko będzie pięknie widać, ponieważ nawet tutaj ktoś będzie defować, no to bez problemu zgarniecie na nim fraga. Więc pamiętajcie o tym, żeby się w dobrą stronę patrzeć, kiedy plantujecie Spike'a. Jeszcze raz to powtórzę. Dobra, a teraz wam pokażę, jak działa wieżyczka, bo mam wrażenie, że nie wszyscy wiedzą, jak dobrze stawiać wieżyczkę, ponieważ, słuchajcie, wieżyczka nie wykrywa przeciwników tylko w momencie, jeżeli ktoś będzie szedł za nią, czyli jeżeli bym sobie, powiedzmy, nie wiem, tutaj stał, no to wiadomo, wieżyczkę nie wykryje, jeżeli byłbym przeciwnikiem, aczkolwiek ma to znaczenie na to, jak będziecie stawiać tę wieżyczkę, ponieważ zamiast kryć jednej konkretnej pozycji, na przykład, nie wiem, stawać wieżyczkę po prostu pod mida w tym miejscu, no to w tym momencie, jak ktoś dobry timing zapije, no to będzie mógł sobie po prostu przejść. Zamiast tego postawcie ją na przykład tutaj przy ścianie. W tym momencie przez to, że ta wieżyczka jest przy ścianie, no to nie ma po prostu możliwości przejść za nią. No i zawsze jak ktoś będzie szedł sobie z CT czy stąd, to po prostu wykryje przeciwnika. Więc pamiętajcie również o tym, bo często widziałem Killjoy i to na rangach Diamond Ascendant. Killjoy, która nie potrafiła dobrze stawiać tej wieżyczki. Więc pamiętajcie o tym, że ta wieżyczka ma zasięg w ten sposób na prawo, prosto i lewo. A teraz wam pokażę naprawdę fajnego one-way smoke'a, nie do końca one-way smoke'a, a mianowicie sobie, prawda, skaczecie z heaven'u na tego boxa, no i stawiacie sobie smoke'a prosto na tego boxa. Przeciwnicy będą myśleć, że kurde, one-way smoke, prawda, ponieważ jak widzicie, on wygląda jak taki typowy one-way, ktoś może tutaj stać, a wy tak naprawdę będziecie sobie stać tutaj. W momencie, kiedy przeciwnicy będą pushować, będą plantować spike, no to możecie skarnąć fragę, jeżeli ktoś to będzie plantować, a jeżeli nie, to po prostu możecie czekać, aż smoke opadnie i skarnąć sobie bardzo ładnie fragi, bo czy ktoś to będzie patrzył? No wątpię. Naprawdę wątpię. Możecie to robić oczywiście również z innymi smokerami. Możecie na Viper tu postawić smoka, możecie na Astrze, możecie na Omenie. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Nigdy przenigdy nie stawiajcie ściany w ten sposób na double knopper. Okej, jest to dobre na przykład na Heavenie, ponieważ trzeba będzie zniszczyć więcej segmentów, żeby wejść, ale w przypadku PR można na to wskoczyć. Tak, słuchajcie, wystarczy, że sobie przeciwnik podejdzie tutaj, wskoczy i może sobie bez problemu przejść na kucaka. Nieraz już miałem taką sytuację, że przeciwna stage tak stawiała i była w niezłym szoku, jak sobie tutaj wskoczyłem. Więc zamiast tego, nie stawiajcie ściany w ten sposób. Tutaj kawałek, czy dwa kawałki, coś jeszcze wam kolegi pokazać. Nie stawiajcie na ukaz, tylko po prostu postawcie tak, ponieważ jeżeli postawicie tę ścianę tak, no to będzie ładnie zakrywać double, a już nikt wam na te ściany nie wskoczy. Więc pamiętajcie, że na Heavenie jest to spoko ściana, na Pearl jest to zła ściana. Jak już wszyscy jesteśmy, widzicie, te przejścia mi całkiem wychodzą, no to możecie sobie postawić taką bardzo fajną ścianę, ponieważ, słuchajcie, jak się ustawicie tutaj, dobrze wymierzycie ścianę tak, żeby zachodziła na ścianę obok. O, widzicie, w ten sposób, to możecie sobie tutaj podejść i patrzeć. Jest to całkiem zaskakująca ściana. Szczerze nie widziałem, żeby ktoś za bardzo z niej korzystał. A jednak jak wiecie, ktoś sobie pikuje B-maina, to popatrzy się tutaj i macie przewagę wysokości, high ground, niczym Obi-Wan Kenobi w Star Warsach nad Anakinem Skywalkerem. Więc jeśli chcecie się poczuć jak Obi-Wan Kenobi, to postawcie taką ścianę i jak ktoś będzie wchodzić, to raczej wy powinniście zgarnąć tego fraga. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, pamiętajcie o subie, wpadajcie również do kursu w opisie i pamiętajcie, że możecie mnie wspierać. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, no i trzymajcie się. Hey, hey.